Jakie to jest uczucie skomentować w jeden weekend mecz Premier League i mecz Ekstraklasy? Czasami się przesadza. Myślę, że aż takiej wielkiej różnicy nie ma dla mnie jako komentatora. Po prostu ja wykonuję swoją pracę najlepiej jak potrafię. Wiadomo, że odczuwalna jest różnica w poziomie. No nie ma co oszukiwać, że Liga Polska jest mniej atrakcyjna od Ligi Angielskiej. No bo... Dzień dobry, program Oko w Oko. Ja nazywam się Marcin Ryszka i zapraszam na kolejny odcinek naszego cyklu na kanale gol.pl, którego partnerem jest PZ Book. A ze mną dzisiaj, teraz właśnie muszę się nie pomylić, bo kiedyś z Przemkiem już kilka razy rozmawiałem, ale Przemek Pełka, Viaplay. Witam cię, Przemku, bardzo serdecznie. Cześć, cześć. Tak, wszystko się zgadza. Jak ci Viaplay, powiedz? A dobrze, dziękuję. Nie narzekam. Wszystko układa się jak dotąd bardzo dobrze, tak więc nie mam powodów, żeby mieć jakieś wątpliwości. Wszystko jest okej. Ty jesteś człowiekiem, który lubi zmiany? Nie, niespecjalnie. Właśnie to ile lat w kanale Plus? 10, tak? No 10, a wcześniej 10 w Polsacie, także prawie 10. No powiedzmy, że ta częstotliwość zmian jest mniej więcej na podobnym poziomie. Raz na dekadę. No wiadomo, że pewnie za chwilkę cię też o to zapytam, ale tak domyślam się, że jedną z przyczyn, dlaczego zmieniłeś redakcję, no są prawa oczywiście do twojej ukochanej Premier League, ale zanim o tych zmianach, to powiedz, co poczułeś wtedy, kiedy dowiedziałeś się, że wy jako kanal tracicie prawa i piłki angielskiej nie będzie już na takim poziomie, bo oczywiście teraz już troszkę to się pozmieniało, tam troszkę meczów na antenie kanału Plus jest pokazywanych, no ale nie jest to już tak, jak to było od wielu, wielu lat, że ta królowa gościła u was na antenie. Jak ty się zaopatrywałeś wtedy do tych zmian? No wiadomo, nie są to przyjemne momenty, natomiast ja już parę razy w życiu przeżyłem takie historie, bo niestety jak się pracuje w tej branży, to jest się uzależnionym od pewnych czynników obiektywnych, w tym przypadku oczywiście praw telewizyjnych, więc czy będąc wcześniej w Polsacie, czy potem w Canal Plus, doświadczałem już takich strat. W Polsacie na przykład. No, pierwsza taka istotna zmiana to była utrata praw do Bundesligi, bo komentowałem Bundesligę w Polsacie, więc to były pierwszy taki cios, który został zadany. Potem była utrata praw do Champions League, potem był powrót Champions League i znów utrata, więc generalnie w sumie przez te lata, które pracuję, to zdążyłem się przyzwyczaić do tego, że po prostu tak jest, że nie mam na to wpływu, że nic nie mogę z tym zrobić, choćbym bardzo się starał. Wiem, że kibice często, zwłaszcza w mediach społecznościowych, mają różnego rodzaju uwagi, natomiast muszą sobie zdawać sprawę z tego, że to czasami jest poza redakcją, to co się dzieje z prawami telewizyjnymi i czy jest się szeregowym komentatorem, czy nawet szefem redakcji, nie ma się absolutnie nic do gadania i po prostu robi się to, co można zrobić, co mu jest w stanie zaoferować firma. Akurat w tym przypadku było tak, że prawa faktycznie po wielu, wielu latach zostały utracone. No i był to duży cios, nie ukrywam, myślę, że dla wszystkich, którzy przy niej pracowali, przy tej lidze. Zwłaszcza, że były takie osoby, które po prostu komentowały tę ligę przez całe swoje życie, bo ona była w Polsce pokazywana w zasadzie tylko w Canal Plus do tej pory. No i trochę to było takie poczucie, trochę tak jakby w pewnym sensie żałoba, więc coś, z czym musisz się pogodzić i musisz to jakoś tam przetrawić i musisz po prostu przejść do porządku dziennego, musisz to po prostu przepracować. I życie toczy się dalej, także takie to mniej więcej były uczucia. Powiedzieć o tym, że Premier League tak naprawdę była pokazywana do tej pory tylko w Kanale Plus, a no jest wiele tych postaci, które zamieniło właśnie Kanał Plus na Viaplay, no dlatego, że pewnie robiliście to dobrze, znaczy na pewno robiliście to dobrze i byliście też osobami, które kojarzyły się z Premier League, czyli ty, czy Andrzej Twarowski, czy Michał Gutka. A kiedy pojawiła się tak realnie ta propozycja, że te zmiany barw, tak to nazwijmy, po sportowemu, po piłkarsku,
No i to też na pewno dla ciebie musiało być takie docenienie, że fajnie, że ktoś, kto przyjmuje Premier League, chce, żebyś za tą Premier League poszedł w ciągu swojej kariery dalej. No tak, no konkretnej daty ci oczywiście nie powiem, bo nie pamiętam. Natomiast no to był pewien proces, który trwał jakby w końcówce ostatniego sezonu, także dokładnie kiedy się ta propozycja pojawiła, to nie pamiętam, ale to jakoś było wiosną, jeszcze przed zakończeniem tego ostatniego sezonu. No i w zasadzie długo mi nie trzeba było namawiać, szczerze powiedziawszy, no bo jak człowiek się do pewnych rzeczy przyzwyczaja i te rzeczy mu odpowiadają w życiu, no to nie chce ich zmieniać, prawda? Więc oczywiście dochodził tutaj czynnik zmiany redakcji. Jakby trzeba było też przekonać siebie, że warto to zrobić. Pewien element ryzyka, no bo powstaje nowa mimo wszystko firma, trochę jak startup, więc nie wiadomo, w którym kierunku to będzie zmierzało. Zwłaszcza, że na polskim rynku było już kilka takich wynalazków, które pojawiały się i dosyć szybko się zawijały, na przykład Wizja Sport. Tak, ale wiesz co, tutaj sytuacja jest trochę inna, bo jednak Viaplay wcale nie jest nowym graczem. Samo Viaplay na polskim rynku jest nowym graczem. Wiesz co, no, nawet jeszcze inaczej powiem, to jest jakby inny sposób emisji, bo oni po prostu istnieją jako telewizja od wielu, wielu lat i mieli prawa w Skandynawii do pokazywania Ligi Angielskiej od wielu, wielu lat w Danii, bo to jest po prostu Viasat. Viasat jako telewizja, Viaplay jako telewizja przez internet, więc tak naprawdę tylko sposób emitowania jest inny, jest po prostu z wykorzystaniem internetu. Natomiast zawsze istnieje jakieś ryzyko, jak się zmienia barwy, że coś może się nie udać, coś może pójść nie tak, jak się planowało, że coś może być nie po twojej myśli, więc to ryzyko po prostu trzeba było wkalkulować, ale zdecydowanie wydaje mi się, że więcej było pozytywów już na samym starcie niż tych takich znaków zapytania. Oczywiście tematem przewodnim w tamtym czasie także była kwestia techniczna czy technologiczna, czy to ma ręce i nogi, bo wiemy, że wielu ludzi narzekało, że były transmisje, które zrywało, że były jakieś różne problemy techniczne, na które też zresztą wpływów nie mam żadnych. Sam jestem odbiorcą, więc jeżeli mnie się takie rzeczy zdarzały, a też się zdarzały, to tak samo miałem prawo wkurzać. Zaniepokoić. No, zaniepokoić na przykład. Ale szczerze powiedziawszy, odpukać, idzie to w coraz lepszą stronę i teraz w ostatnim czasie w zasadzie nie pamiętam, żeby były jakieś istotne problemy. A ty sam spadłeś kiedyś z transmisji? Nie, wiem, że były problemy z dźwiękiem, ale to problemy z dźwiękiem to nie jest kwestia tego, że nadajesz przez internet. Kwestia problemów dźwiękowych spotykała mnie równie często w takiej telewizji standardowej jak Polsat czy satelitarnej jak Kanal Plus. Także nie, wydaje mi się, że akurat kłopoty dźwiękowe to jest jakby kwestia, która dotyka każdego, natomiast nie pamiętam, nie miałem takich sygnałów, żeby coś się stało podczas mojej transmisji innego niż kłopoty z dźwiękiem. Te kłopoty z dźwiękiem to akurat był mecz Manchester United z Liverpoolem i wtedy faktycznie coś tam nie zagrało, jakieś były kłopoty. Ale tak jak mówię, to się zdarza w każdej telewizji. A co uspokoiło cię na tyle, że zdecydowałeś się przyjąć tą ofertę i zostało ci to wytłumaczone, że spokojnie, Przemek, poradzimy sobie z tymi problemami technicznymi i ta technologia już nie będzie naszą piętą achillesową? Wiesz co, no przede wszystkim to, że ta firma się cały czas rozwija, że teraz rozmawiamy na początku listopada. Wtedy, kiedy powiedzmy podejmowałem decyzję, to było jakoś już tak po starcie Holandii. Holandia już oprócz Skandynawii, Polski, krajów bałtyckich, Holandii, teraz jest już Anglia, to się rozwija. W przyszłym roku, w pierwszym kwartale będą następne dwa kraje, do końca przyszłego roku będą jeszcze kraje w Europie, Austria, o ile pamiętam, Szwajcaria, Niemcy. Więc to się cały czas rozwija na kolejne rynki. I
za każdym razem, kiedy dochodzi nowy rynek, ta stabilność łączy, powiedzmy tak to nazwijmy, jest większa. No i tak jest w rzeczywistości, tak jest też teraz, że po pewnych perturbacjach, kłopotach, teraz w zasadzie tego nie widać. Wyobrażasz sobie, że takie telewizje właśnie jak Viaplay, na przykład za 4 lata, to one będą pokazywać mundial, igrzyska olimpijskie? Wiesz co, w pewnym sensie to się już dzieje, no bo gdyby popatrzeć na nawet na polski rynek, prawda, TVP ma prawo do pokazywania mundialu przez swoją platformę streamingową, przez swoją aplikację. To samo się dzieje w Anglii, to samo się dzieje w każdym innym dużym kraju w Europie i na świecie, więc to już się dzieje. I wiesz co, myślę, że ogólnie nawet nie chodzi o kwestię tego, jaka impreza ma być pokazywana w takiej formie. Po prostu wszystko będzie pokazywane w takiej formie. To jest forma dużo bardziej, myślę, taka elastyczna i sprzyjająca widzowi. Widz może sobie odpalić, kiedy chce, zatrzymać, kiedy chce, przewinąć w jedną, w drugą stronę, odpalić to po 24-48 godzinach, kiedy chce, wrócić do tego. Nie musisz, tak jak kiedyś, wiesz, sprawdzałeś program w telewizji, musiałeś pamiętać, kiedy się coś zaczyna. Potem oczywiście telewizja się trochę rozwinęła, więc można było używać nagrywarek, więc można było też pewne rzeczy nagrać, ale teraz nie musisz używać nawet nagrywarek. To wszystko jest w zasadzie pod jednym palcem i nie musisz być w domu, nie musisz mieć telewizora, możesz mieć laptop, możesz mieć telefon, możesz mieć cokolwiek. Możesz mieć wszędzie, musisz mieć tylko dostęp do internetu, więc a skoro jesteś w Unii Europejskiej, to masz dostęp do tego internetu i dostęp do tych treści w całej Unii Europejskiej. No, problemem są tylko kraje poza Unią Europejską, prawda? Ale to też można z tym sobie poradzić, mając VPN. Także różne rzeczy są po prostu udogodnieniem, dużym udogodnieniem dla człowieka, dlatego moim zdaniem po prostu to zmierza w tym kierunku. To jest jakby forma przekazywania treści, bo wciąż robisz telewizję, więc jakby swoją robotę wykonujesz dokładnie tak samo, jak robiłeś to wcześniej. Ci, którzy pracują jako reporterzy, wykonują dokładnie tę samą pracę. Ci, którzy pracują jako moderatorzy i gospodarze studia, robią dokładnie to samo. Kwestia jest tylko, gdzie jesteś pokazywany. Wiemy, że rozwinął się mocno YouTube, rozwinęły się telewizje w YouTubie też, mają swoją rzeszę odbiorców, swoich widzów, stałych widzów. No i ta baza rośnie, także widać wyraźnie, że to idzie w tym kierunku i to jest też jakby ukłon w kierunku, wydaje mi się, młodszego widza, który potrzebuje treści szybko, na już i najlepiej, żeby było to wszystko pod ręką. A jak ty najczęściej oglądasz mecze? Łapiesz się na tym, że wyciągasz tableta, wyciągasz laptopa i gdzieś w biegu, no może laptopa to akurat nie w biegu, ale powiedzmy tablet wyciągasz sobie gdzieś, nie wiem, w pociągu, w autobusie i oglądasz sobie wtedy takie spotkanie, czy jednak wolisz sobie, nie wiem, nalać sobie jakiś dobry trunek i siadasz sobie przed telewizorem wygodnie na kanapie i jednak jesteś jeszcze taki staromodny trochę, że potrzebujesz dobrego komfortu, żeby te spotkanie oglądać. Ja też jeszcze troszkę rozwinę to pytanie. Oczywiście no, ja nie wiem, jak wygląda obraz. Często czytając gdzieś na Twitterze spotykałem się z takimi opiniami, że jakość transmisji Viaplay jest niezadowalająca dla niektórych widzów. Jak ty to skomentujesz? Powiem ci tak, pierwsza część pytania. Ani nie jestem staromodny, ani nie jestem specjalnie nowatorski. Oglądam po prostu w zależności od tego, jak mam czas. Jak mogę oglądać w telewizji na dużym ekranie, to robię. Jeżeli nie mogę, to robię to przy użyciu najczęściej telefonu. Czasami w drodze, czasami jeżeli jest taka możliwość, to bardziej nawet słucham niż oglądam. Także wydaje mi się, że jest to zupełnie inna możliwość. Kiedyś nie można było tak zrobić. Od pewnego czasu można i trzeba z tego korzystać i dzięki temu jest się w stanie ogarnąć więcej treści i mieć wszystko na bieżąco. Także po prostu nie zgubisz niczego, jeżeli tylko chcesz. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o jakość. Wiesz co, ja na przykład na małych czy na mniejszych ekranach kompletnie nie jestem w stanie powiedzieć, że jakość jest słabsza. Natomiast wiadomo, że im większy nośnik, im większa powierzchnia, no tym ci, którzy są jakimiś purystami wizji, to zauważą różnicę. Szczerze powiedziawszy, ja oglądając mecz nie widzę specjalnej różnicy. Dla mnie jest to ok. Obraz jest po prostu wyraźny i ogląda mi się mecz zupełnie normalnie. Czasami
zdarza się sytuacja, że na chwilę się coś tam zabuforuje, przeskoczy. Wiem, że są ludzie, którzy mają bardzo duży problem z tym, że informacja w internecie, na przykład w aplikacjach typu FlashScore, LiveScore, cokolwiek, podaje informacje o bramce wcześniej niż ta bramka jest widoczna w telewizji. Dla mnie to kompletnie nie ma znaczenia, bo ja nie oglądam meczu jednocześnie siedząc we FlashScore, oglądając to samo spotkanie. Więc dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, że ta bramka zostanie tak naprawdę parę sekund później. Jest to kwestia technologiczna, więc po prostu nie da się tego zrobić w tym samym czasie. W czasie rzeczywistym się bramki, wiadomo, że się nie zobaczy. No i to jest kwestia pewnego opóźnienia. Dla mnie, szczerze powiedziawszy, nieznacznego i niespecjalnie wpływającego na odbiór. Powiedziałeś o tym, że lubisz w drodze słuchać meczów, niekoniecznie oglądać, tylko zdarzać się też słuchać. No tak, jak prowadzę samochód, słuchaj, no to nie mogę oglądać, wiadomo. Jasne, jasne. Leci tam. Mówimy oczywiście poprawne i odpowiedzialne prowadzenie pojazdów. A nie, ale wiesz co, włączam po prostu, włączam aplikację, telefon po prostu działa. Meczu nie widzę specjalnie, ale już słyszę. Słyszę. Ale chciałem właśnie zapytać taką twoją topkę komentatorów. Kogo, powiedzmy, trzy takie głosy, które lubisz słuchać, albo na przykład czasem myślisz sobie o coś, od niego mógłbym troszkę pożyczyć do swojego warsztatu. Znaczy, co do drugiej części, to chyba tak nie mam. Raczej, wiesz co, ja staram się być sobą, więc niespecjalnie tam się zastanawiam, co mógłbym od kogoś brać. Nie, w ogóle w ten sposób nie podchodzę do sprawy. Natomiast są głosy, które, wiadomo, lubię, do których się przyzwyczaiłem. Lubię słuchać Andrzeja Twarowskiego, lubię słuchać Jacka Laskowskiego, jestem do tych głosów przyzwyczajony. Lubię, myślę, Darka Szpakowskiego. Zawsze lubiłem, to był zresztą pierwszy głos, który człowiek usłyszał w życiu. Wtedy były tylko dwa w zasadzie głosy do wyboru, bo jeszcze był Andrzej Zderowicz. Andrzeja Zderowicza swoją drogą też głos bardzo lubiłem. Więc wiadomo, Mati Borek, no to są postaci takie, wiesz, nic odkrywczego tu nie powiem, standard zupełnie. Bożydar Iwanow także. Wydaje mi się, że to są... Ja się po prostu przyzwyczajam do pewnych rzeczy. Jest kilka osób, wydaje mi się, kilka nowych postaci, które są ciekawe. Na przykład powiedziałbym Adrian Olek, bardzo ciekawy głos. Tomasz Górski również mi się podobał. No, znajdzie się parę osób jeszcze takich, ale wiadomo, to jak się jest w takim pierwszym etapie pracy i pracy nad rozpoznawalnością też, no to trzeba trochę czasu, nie? Żeby sobie to nazwisko wyrobić, żeby się ono jakoś tak głębiej zakorzeniło. Jako osoba niewidoma na pewno mam bardziej wyczulony słuch. To nie działa tak, że mam jakiś lepszy słuch od kogoś, po prostu pewnie lepiej potrafię z niego korzystać, posługiwać się nim, i są takie dwie osoby, które poznałem na żywo, zamieniłem z nimi kilka zdań, może troszkę więcej niż kilka zdań, i nie byłbym ich w stanie poznać przed mikrofonem, zwłaszcza w takich momentach ekscytacji, krzyku. Jest to Przemysław Pełka i Adam Marchliński. Jakbyś to skomentował? Często ci się zdarza, że ktoś ci mówi: matko, to pan? Naprawdę? To ten głos? Ale to mówisz, że nie rozpoznałbyś, kto komentuje w danym momencie? No, kiedyś usiadłem obok Adama w barze, no i wypiliśmy kilka kolejek, no i tam było większe towarzystwo i w końcu gdzieś zaczęliśmy ze sobą między rozmawiać i on właśnie mówi, że no Adam to Adam. Ja mówię: ty jesteś Adamem Marchlińskim? Naprawdę? A on mówi: no tak. Ja mówię: nie, no to jest niewiarygodne. Nie byłem w stanie poznać go po głosie, wtedy kiedy siedział obok mnie i rozmawialiśmy, i potem miałbym go na przykład usłyszeć przed mikrofonem. Zupełnie inny, nie wiem, barwa głosu, zupełnie inny sposób, może nie sposób mówienia, ale po prostu zupełnie inny głos. Tak samo miałem z tobą wtedy, kiedy wpadłeś do mnie jeszcze na audycję W Ciemno do Weszło, i wtedy, kiedy wymieniliśmy kilka zdań, jak już może ubrałem słuchawki, zaczęliśmy mówić do mikrofonu, to okej, okay. Ale tak gdybyśmy się mieli porozmawiać troszkę na ulicy, to zupełnie inny głos niż ten, który potem mogę usłyszeć w telewizji. No wiesz, no to nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale skoro tak mówisz... Nie, to w ogóle to nie, tak nie, jest, nie, 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 nie okay. Ta kategoria. Wiem.
Nie wiem, no tak trochę może jak z aktorem może, nie? Że wiesz, że jak wchodzisz w jakąś rolę, będąc przed mikrofonem i mając ubrane słuchawki, no być może tak trochę jest. Ja tego nie odczuwam, wydaje mi się, że generalnie się nie lubię słuchać, to jest pierwsza sprawa. Czasami muszę sprawdzić, czy coś tam nie ten, nie pokręciłem, nie porobiłem nie tak, więc do tego wtedy jestem zmuszony, ale generalnie nie lubię się słuchać. No i tyle, no. To, że mam jakąś inną barwę głosu, to szczerze powiedziawszy nawet nie wiem, nawet nie przypuszczałem. Natomiast co do jeszcze komentatorów, no na pewno Marcin Rosoń, to o nim zapomniałem. Teraz jak wiesz, jak zadałeś mi takie pytanie, to teraz będę musiał kombinować, kogo jeszcze, żeby nie pominąć, żeby ktoś się nie obraził. Ale zasadniczo najważniejszą rzeczą, wydaje mi się, jest to, żeby komentator do mnie mówił płynnie, żeby nie stękał, nie jęczał, nie marudził, no i się nie mylił, nie? To są dość istotne sprawy. Po prostu, żeby ta transmisja płynęła razem z tą wizją, którą dostajesz. No i wtedy jest najlepiej. No. I nie lubię też jakiegoś przesadnego modulowania głosem, co niestety się zdarza u komentatorów, bo to trochę zakrawa o sztuczność albo o takie, wiesz, są tacy, którzy mają taką na przykład radiową manierę. No, tego nie lubię, więc wtedy mi się mecz ogląda gorzej. Rozmawiamy ze sobą już któryś raz w życiu, ale dopiero teraz dowiedziałem się, że jesteśmy praktycznie krajanami, bo ty urodziłeś się w Pszczynie, ja w Czechowicach-Dziedzicach. No, ale ja przez przypadek. Przez przypadek. Tak, wiesz co, no tak to się złożyło. No, generalnie jestem Tyszaninem. Tyszaninem. Też niedaleko, nie? Śmigamy sobie jedyneczką krajową i przecinamy wszystkie te miejscowości. Potem było Radio Katowice, więc to radio też gdzieś jednak... Nie, w Katowicach nie, Radio nie? Flash. Radio Flash. Radio Flash. Radio Katowice, tak, Radio Katowice to okay, jest... Okej, to strona, na której czytałem, musiała coś po prostu... Nie, Radio Flash z Katowic, tak, ono było w Katowicach, ale to nie było Radio Katowice. W Radio Katowice byłem kiedyś na takich warsztatach, coś w stylu test na kartę mikrofonową, dawne czasy. A nie była to karta mikrofonowa, tylko po prostu wtedy jeszcze obowiązywała, więc żeby się zasiąść przed mikrofonem, trzeba było mieć odpowiednie, nazwijmy to, kwalifikacje. Teraz każdy może usiąść i jeżeli ma coś do powiedzenia, mówić. No i tyle, nie? Ale nie, w Radiu Katowice nigdy nie pracowałem. To Radio Flash w takim razie poprawiam się, ale nie poprawiajmy tego na montażu. Niech będzie tak, jak było. Ale co ci dało radio w takiej dzisiejszej twojej pracy? Wspominasz te czasy w pracy w radiu z jakimś takim sentymentem? No tak, na pewno. Słuchaj, no, praca w radiu była super, no, najlepsza. Tak naprawdę to był początek też, więc wszystko było dla mnie nowe, wszystko było fajne. Ta aura w radiu, przyciemnione, wiesz, światła w tak zwanej dziupli. No to wszystko miało swój klimat, to wszystko miało swój taki niepowtarzalny jakby charakter. Poznałem też wiele fajnych osób, naprawdę super. No i dlatego ten okres na pewno będę wspominał tak z rozrzewnieniem, zawsze do niego będę wracał chętnie. Natomiast co do pracy, no tak, to uczyłem się po prostu pracy. Uczyłem się pracy w radiu, pracy reporterskiej, pracy z mikrofonem. No i lubiłem tę pracę, tak. To jak chłopak z Tychów, jak chłopak ze Śląska zakochał się w Premier League? Plus, zupełnie normalnie. Słuchaj, no ja się zawsze interesowałem sportem. Sam też uprawiałem różne sporty, na przykład pływanie. Też pływałeś, nie? Tak, no, trochę tak. Wczoraj po raz pierwszy 50 poniżej 300 sekund pokonałem, ale oczywiście z płetwą. Także jeszcze coś tam pływam. No generalnie, wiesz, w Tychach był prosty temat. W Tychach był hokej. Hokej to była podstawowa sprawa. Pierwsze, najważniejsze jakby takie doświadczenia ze sportem były związane właśnie z hokejem. Wicemistrzostwo Polski w 1988 roku. Czyli kiedy nie można się było... Święcimia nie za bardzo za sobą przepadacie. Nie, ze Święcimia, wiesz co, ze Święcimia to Paweł Korzeniowski jest super, nie? Także nie ma kosy żadnej. Nie ma żadnej kosy z Oświęcimiem takiej tak naprawdę. Znaczy, wiesz, jako kibic GKS-u Tychy, to się Oświęcimia nie lubiło, nie? Bo zwłaszcza, że Oświęcim miał taki okres, że wszystko wygrywał. Ale zanim do tego okresu doszło, to jeszcze był okres, gdzie
gdzie Oświęcim specjalnie niewiele znaczył, więc jakby w tym okresie takim, kiedy się wyrabia pewne antypatie, to akurat oni nie byli. Ale byłeś taki kibolem trochę, że chodziłeś tam, śpiewałeś, krzyczałeś na młynie? Nie, na młynie nie, ale chodziłem i śpiewałem, no tam śpiewało się jakieś piosenki, nie? Wtedy się tak kibicowało bardzo od serca też, zwłaszcza będąc, nie wiem, 10 czy tam 11-latkiem. No i też to był taki okres, że wiesz, że byłem w wieku tam, nie wiem, 10 lat, kiedy Tychy coś tam znaczyły w hokeju, zdobyły ten tytuł wicemistrzowski pierwszy w 88, przegrywając z Polonią Bytom, na lodowisko się nie dało dostać. Ale potem przyszły bardzo chude lata, kiedy tam zmieniali nazwę, kiedy były problemy finansowe, kiedy generalnie nie za bardzo się liczyli. No, ale hokej był podstawowy, a piłka była też na poziomie takim raczej słabym, nie? I to takie balansowanie, druga, trzecia liga, to było wszystko, na co było stać te drużyny, więc siłą rzeczy kibicowało się bardziej tym, którzy mieli większe szanse w skali krajowej. No a te większe szanse oczywiście mieli zawsze hokeiści. Pozdrawiam, ja mieszkałem blisko lodowiska, więc to dla mnie było naturalne środowisko, ta okolica. To jest druga sprawa. Natomiast w Premier League się zakochałem po prostu, bo Premier League mi, nie wiem, czy to kiedyś powiedziałem, czy nie, ale ona mi najbardziej przypominała hokej. Ze względu na szybkość, intensywność, na to, że zawsze się coś dzieje, na to, że trybuny reagują dokładnie wtedy, kiedy potrzeba, żeby reagowały, że oni rozumieją tę grę, że mają fajne nazwy, że mają fajne stroje, że mają fajne stadiony. Wszystko było fajne w Premier League. Teraz jest jeszcze fajniejsze, bo to są jeszcze lepsze stadiony, jeszcze lepsi piłkarze, wszystko dzieje się jeszcze szybciej, więc po prostu to była najfajniejsza liga. Poza tym kiedyś jeszcze w moim bloku był taki kiosk ruchu i tam w tym kiosku ruchu, nie wiem jakim sposobem, pani kioskarka miała taką gazetę, na której była chyba na okładce, nie wiem czy to była okładka, możliwe, że okładka. W każdym razie Aston Villa z 1970, nie wiem, tam 9 albo z 80 któregoś roku, jakoś tak. No i jakoś po prostu ta nazwa mi się spodobała, te koszulki mi się spodobały. Potem jak robiliśmy turnieje takie osiedlowe, to ponieważ blok miał 4 klatki, w każdej klatce były 2 drużyny, mieliśmy taki turniej wewnętrzny, 8 drużyn, to też często te nazwy drużyn były angielskie, pamiętam. Także no to jakoś tak całe życie się te nazwy przewijały. A kiedy był pierwszy mecz u Premier League? Jaki to był mecz? Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że Arsenal Aston Villa to był pierwszy mecz, na jakim byłem na Premier League i to musiało być, to już było chyba, tak, to już było na nowym stadionie, na Highbury nie byłem. Na Highbury byłem, jak jeszcze istniał, ale nie na meczu. Natomiast na pierwszym meczu, na jakim byłem, to wydaje mi się, że to był Arsenal z Aston Villą, czyli to musiało być po 2006 roku. Wtedy byłem na pierwszym meczu Premier League. Wcześniej byłem na stadionach angielskich, ale jako komentator z Polsatu jeździłem. Pierwszy mecz na angielskim stadionie, jaki robiłem, to była Chelsea. Chelsea z Barceloną chyba. Czyli Liga Mistrzów. Liga Mistrzów, tak. Chelsea, Barcelona, Liga Mistrzów i Chelsea, Bayern, Monachium. Nie wiem, w jakiej kolejności te mecze były. Chyba Barcelona była pierwsza. No i potem wiadomo, to już częściej trafiałem na stadiony jednak jako sprawozdawca, nazwijmy to, a nie jako kibic. Na meczach jako kibic, tak szczerze powiedziawszy, to za wielu nie byłem. Bo nigdy nie było czasu, nie? To wiesz, raczej się pracuje, a nie podróżuje, zwłaszcza do Anglii. Jakie to jest uczucie skomentować w jeden weekend mecz Premier League i mecz Ekstraklasy? Miałeś czasami wrażenie, że to są zupełnie dwie inne dyscypliny sportu i czy w jakiś sposób tęsknisz za Ekstraklasą? No bo teraz Viaplay ma styczność oczywiście, no bo dzięki Lechowi Poznań, bo Lech jeszcze, no gra, tak, awansował do fazy pucharowej Ligi Konferencji. No i właśnie, czy były to inne dyscypliny sportu i czy będziesz gdzieś tęsknił troszkę za Ekstraklasą? Czasami się przesadza. Myślę, że aż takiej wielkiej różnicy nie ma dla mnie jako komentatora. Po prostu ja wykonuję swoją pracę najlepiej jak potrafię. Wiadomo, że odczuwalna jest różnica w poziomie, no nie ma co oszukiwać, że Liga Polska jest mniej atrakcyjna od Ligi Angielskiej, no bo gdyby tak nie było, to musiałbym być uznany za jakiegoś niepoczytalnego. Natomiast dla mnie jako
jako człowieka pracującego przy danym produkcie, to nie miało dużego znaczenia. Wiadomo, że przyjemniej pracuje się przy Anglii, bo więcej się o tej lidze tak naprawdę czyta, więcej się z nią obcuje. Po prostu wszystko jest jakby więcej z informacji, nie wiem, statystycznych, które ja na przykład lubię, że można pewne analizy porobić, samemu też jakieś wnioski wysnuć. Natomiast Liga Polska jest... Zdarzały się mecze oczywiście bardzo słabe, takie, że po prostu ciężko się je komentowało. Ale zdarzały się też mecze... Jeden zwłaszcza w głowie jakiś zapamiętany? Niedziela 12:30. Nie, no, robiłem takie mecze czasami. No nie, jednego takiego nie mam. Mam jeden taki mecz, który zapamiętałem, ale akurat ja go nie komentowałem. To był najgorszy mecz, jaki widziałem Ekstraklasy. Piątkowy wieczór, mecz Krakowi z Zagłębiem Lubin. No coś koszmarnego. No, taka parodia piłki, że to się w głowie nie mieści. Tam trzech podań nie potrafili ani jedni, ani drudzy wymienić. No i takie mecze czasami się zdarzają, natomiast ja miałem jakieś takie w miarę szczęście, że mimo wszystko, nie wiem, chyba że, wiesz, najważniejsze w komentowaniu Ligi Polskiej jest podejście do tej ligi z takim uśmiechem na twarzy. Musisz po prostu dobrze się nastroić, dobrze się do tej ligi przygotować, w tym sensie, że po prostu oczekuj czegoś ciekawego, oczekuj czegoś fajnego i wtedy... Jak już się dobrze nastroisz, to przez te pierwsze 15 czy 20 minut jakoś przejdziesz, a potem być może coś się wydarzy, do czego będziesz mógł się odnieść. Mnie w polskiej lidze najbardziej denerwowało to, że czasami te mecze były takie bez konkretów. Nie było po prostu na czym się oprzeć. Żadnego wątku głównego nie było. Często te drużyny nie mają jakiegoś takiego swojego wypracowanego stylu. To też oczywiście utrudnia pracę. Tak, jeżeli... Trener nie myśli o własnym stylu, tylko co trzeba zrobić, żeby zabić atuty przeciwnika. No tak, wiesz co, i to czasami było odczuwalne, że... Ale się zmienia, na przykład no Papszun gra cały czas swoje. Jasne. Tak, mówię, to nie jest, nie chcę generalizować. Są zespoły i były zespoły, które zawsze się dobrze, przy których się dobrze pracowało, dobrze komentowało. Atmosfera na stadionie też robiła swoje, murawa też robiła swoje, więc były oczywiście przypadki drużyn, na których mecze jeździło się z przyjemnością i naprawdę nie było problemu, żeby je komentować. Dalej nie ma problemu z wieloma zespołami. Natomiast są i była całkiem spora grupa zespołów, która myślała tylko i wyłącznie o wyniku, a nie o tym, żeby stworzyć jakieś widowisko i żeby też narzucić trochę swój styl gry. No niestety to jest biznes na wynik i często trenerzy podchodzą tak do tego, że nie będą robić czegoś na pokaz, no bo jednak oni są rozliczani z wyniku, jak wynik będzie zły, to co z tego, że oni fajnie zagrali, jak przegrali 1-0, nie? Więc i za 3 miesiące albo za 2 tygodnie będą mieli problemy, a za 3 miesiące już nie będą mieli pracy. No i poniekąd mogę to zrozumieć, ale jednak mimo wszystko wolę oglądać zespoły, które wiedzą, co chcą robić od początku do końca i starają się to wykonać. Wiadomo, że dużo zależy od poziomu zawodników. No niestety trener jest trenerem, ale niestety jak masz słabych piłkarzy, to choćbyś wymyślił najwspanialszą taktykę, chciałbyś być taktykiem w postaci, nie wiem, Pepa Guardioli albo Jurgena Kloppa. Sorry, jak piłkarze nie są w stanie pewnych rzeczy zrobić, to możesz wymyślić kwadratowe koła i też nic z tego nie będzie. Skomentujesz swój trzeci mundial. Fajne jest to, że ten rynek na tyle się zmienia, że komentator jest wypożyczany w pewnym sensie ze swojej macierzystej stacji do innej i tam może się realizować i tam może też swoim głosem pewnie przemawiać do pewnie jeszcze szerszej publiczności niż ma to miejsce w tych telewizjach, gdzie jednak ten dostęp jest płatny, prawda? Gdzie trzeba opłacić abonament, żeby coś oglądać. Jak ty podchodzisz do tego mundialu? Dla ciebie to kolejne jakieś takie wyzwanie? Wtedy, kiedy dostałeś tą propozycję, no gdzieś pewnie od Marka Szkolnikowskiego, no to uśmiechnąłeś się jak takie dziecko, że super, że ktoś o tobie pamięta i że mundial nie obejrzysz w telewizji, tylko rzeczywiście będziesz przy nim pracował, będziesz brał czynny udział przy nim? No tak, oczywiście, że traktuję to jako w sumie przygodę wielką. Wiadomo, że okoliczności tego mundialu są
zgoła odmienne od tego, co było dotychczas. Czas rozegrania, nie wiem, temperatury, odległości, wszystko będzie zupełnie inne, takie trochę bardziej kompaktowe, nazwijmy to, więc akurat pod względem logistycznym powinno być dużo prościej niż było wszędzie indziej. Natomiast tak, no wiesz, Mistrzostwa Świata są zawsze takim, no, są wisienką na torcie, no. Co tu dużo gadać. To jest jedna z trzech najważniejszych imprez w naszej strefie, powiedzmy, geograficznej. Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Igrzyska Olimpijskie w różnej oczywiście konfiguracji, w zależności kto jakiej dyscyplinie bardziej kibicuje. I to są trzy najważniejsze eventy na świecie. Rozgrywane też stosunkowo rzadko, więc siłą rzeczy skupiające bardzo dużą uwagę i tych turniejów rangi Mistrzostw Świata w życiu człowiek ani nie zobaczy nie wiadomo ile, bo niestety czas jest ograniczony, a tym bardziej nie będzie przy nich pracował i ich nie skomentuje, więc każda taka okazja myślę, że jest bardzo miła. Docenieniem oczywiście tego, co dotychczas zrobiłem i no i oczywiście to schlebia, że ktoś o mnie pomyślał, że ktoś chciał, żebym dla niego pracował. Natomiast druga kwestia, od której zacząłeś, tak, czasy się trochę zmieniły. Myślę, że jakieś takie pewne trendy zostały zapoczątkowane w Europie Zachodniej, w Anglii. Jest to bardzo zauważalne, że eksperci i komentatorzy są po prostu wykorzystywani przez różne stacje w zależności od potrzeb. Głównie eksperci, myślę, a nie komentatorzy, no ale to też się prowadzący studio na przykład, to też się dzieje, więc okej, że tak jest, natomiast żeby do tego doszło, to potrzeba oczywiście zgód dwóch stron, tak więc na pewno no, wielki ukłon dla Pawła Wilkowicza i dla moich nowych szefów z Danii, że się zgodzili na coś takiego. No bo wiadomo, że propozycja propozycją, wszystko można zaproponować, natomiast musi być zgoda drugiej strony, żeby do tej współpracy mogło dojść. W tym przypadku tak było. No i jestem wdzięczny obu stronom, że mogę na tych mistrzostwach być osobiście. Do jakich meczów jesteś rozpisany? Anglia, Iran, tak? Chyba pierwszy mecz? Anglia, Iran zaczynam. Wiesz co, nie wymienię ci teraz z pamięci wszystkich po kolei, natomiast ich jest 9 w grupie. Na pewno Anglia, Iran, nie pamiętam kolejności dokładnie, ale na pewno robię mecz Duńczyków z Tunezją, chyba to będzie drugi mecz. Na pewno robię mecz Maroko-Chorwacja. Czyli największe gwiazdy będziesz mógł komentować na boisku. Zobaczymy w jakim formie, bo ten listopad to taki fajny termin, że nie będą zajechani jeszcze sezonem. No właśnie z tym to wiesz, różnie bywa. Są tacy, którzy mają bardzo dużo meczów w nogach. Są tacy, którzy mogą mieć troszeczkę problemów. Natomiast ogólnie wydaje mi się, że jednak ten termin jest niezły. Byłby idealny, gdyby można było przygotować się do tego turnieju trochę dłużej. Bo to jest tak naprawdę ruszając z marszu. Niektóre ligi, Anglia na przykład, kończy 13 chyba, nie? To jest niedziela 13 listopada. To jest ledwo 7 dni przed oficjalnym meczem otwarcia, przed tym meczem otwarcia turnieju. To jest bardzo mało czasu, 7 dni, tydzień. W Hiszpanii tam jest parę dni więcej, no ale generalnie to można założyć, to jest między 7 a 10 dni do startu mistrzostw, plus oczywiście niektórzy zaczynają wcześniej sam turniej, niektórzy później, no więc ci, którzy są w grupach G i H, to zaczynają jako ostatni. 4 dnia wchodzą do gry, więc ci mają najdłuższy okres do przygotowań, ci mają najlepiej. Ale mimo wszystko to jest bardzo krótko, nie? To jest za krótko moim zdaniem, żeby pewne rzeczy też, jakieś drobne kontuzje, drobne urazy ponaprawiać, żeby się do tego idealnie przygotować. Natomiast to, że jest to w trakcie sezonu, powinno, nie musi tak być, ale mam nadzieję, że tak będzie, że powinno skutkować tym, że poziom będzie jednak wyższy, bo piłkarze będą w trakcie sezonu w swojej tak naprawdę optymalnej dyspozycji. Wykluczam oczywiście te kwestie z kontuzjami, jakimiś urazami,
Ale z tego co widziałem, z tych dotychczasowych powiedzmy kadr, szerszych kadr, oczywiście jest sporo zawodników, którzy wypadają. Natomiast większość najważniejszych zawodników jednak jest dostępna. Widziałem też, tak przeanalizowałem pobieżnie na razie, szczegółowo nie wchodziłem jakby w detale, zwłaszcza, że koncentrowałem się bardziej na lidze angielskiej, to jednak trenerzy starali się jakby ten czas w miarę rozdysponować. Nie było takich przypadków, że ktoś jest po prostu już teraz zajechany, że gra wszystko od dechy do dechy. Nie jest tak i w tych dużych, najważniejszych klubach, tych, które będą oddawać najwięcej piłkarzy, mówię oczywiście o lidze angielskiej w tej chwili, to myślę, że ten czas był taki dość dobrze rozplanowany i no liczę na to, że po prostu wszyscy będą w najlepszej, w najwyższej formie. Życzymy sobie tego wszyscy tak naprawdę jako fani piłki nożnej, pewnie i komentatorzy, i kibice, którzy będą na stadionach, a zwłaszcza ci też, którzy będą przed telewizorami, bo ja już gdzieś zakomunikowałem mojej żonie, że na najbliższy miesiąc mogę zniknąć troszkę z życia rodzinnego, no bo jednak mundial jest raz na 4 lata, ale potem słyszymy w odpowiedzi, że Mistrzostwa Europy są raz na 4 lata, Igrzyska Olimpijskie są raz na 4 lata, no tak to niestety. Nie, poczekaj, Mistrzostwa Europy są już w 24, no, za chwilę będzie 23, więc jak wiesz, jak zliczysz to, jak przejdziesz na nie liczenie lat, tylko miesięcy, to już jest tak. W sumie niedaleko, nie? Dokładnie. Przemku, dziękuję Ci bardzo. Czerwiec 24. No, Przemku, dziękuję Ci bardzo w takim razie za rozmowę, za to spotkanie oko w oko. W takim razie udanych meczów na Viaplay, udanych meczów w Katarze, żeby ta płynność była, właśnie to, co mówisz, żeby nie było żadnej sztuczności i żeby sam stadion cię niósł w takim razie w tym komentarzu. Przemysław Pełka, Viaplay, był ze mną dzisiaj. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Marcin Ryszka, to był program Oko w Oko. Zapraszam ponownie za tydzień w czwartek.